Dobrze, dzisiaj dominacja nad rywalami, 3 punkty, wygrana 3-1, jedna bramka dla gospodarzy po rzucie karnym. Co trener powie na temat tego meczu, jak on przebiegał? To znaczy, no mecz na pewno walki, bo widzieliśmy, że tutaj Iskra generalnie wygrywa te mecze u siebie i widzieliśmy, że tu to boisko też nie jest pełnowymiarowe, takie wąskie i na pewno będzie ciężko, ale myślę, że to, co powiedzieliśmy przed meczem, chłopaki się starali to wykonywać w miarę, to jeżeli chodzi o naszą grę, wyglądało dobrze. Momentami wiadomo, no, błędy zawsze są w meczu, ale generalnie oceniam, że to, co zakładaliśmy, to zrealizowaliśmy i stąd myślę, że ten wynik zasłużony, więc jestem zadowolony jak najbardziej. Ja cały czas powtarzam i teraz też powiem, że no, na pewno nie jestem zadowolony, bo tak jak mówisz, zakładaliśmy coś innego, ale no, różne na to sprawy się złożyły. No teraz to jest ciężko wszystko powymieniać. Na pewno to wszyscy wiedzą, chłopaki o tym wiedzą, co było nie tak. Ale uważam, że jeżeli chodzi o samą grę, to jestem mimo wszystko zadowolony, bo widać ten postęp w ich grze. Momentami, nawet jak wspominam tak te mecze, które przegraliśmy, to w żadnym meczu nie byliśmy gorsi od przeciwnika, wręcz przeciwnie. Jakąś tam optymalną przewagę mieliśmy, tylko wiadomo, to jest gra błędów, ktoś popełnił błąd tam, czy straciliśmy bramkę i to tyle, ale to jest piłka nożna, więc trzeba to przyjąć tak jak jest. Ale z mojej strony, tak jak mówię, no na pewno jestem niezadowolony z ogólnego wyniku, bo myślę, że tą drużynę stać na to, żeby być jeszcze wyżej i nawet powiedzmy, że szczerze, oprócz praktycznie tych Tarnowskich Gdur, który mecze gra tam rezerwami, wiadomo, że z podstawowych zawodników korzystają, to myślę, że mogliśmy tam powalczyć o to drugie miejsce, ale tak jak mówię, no to jest piłka nożna, są błędy, niektórych nie ustrzegliśmy, byli sytuacje, gdzie mieliśmy kartki, nie mogli wystąpić różne zawodnicy, ale to ja nie lubię się usprawiedliwiać, no mimo wszystko ja uważam, że nawet tymi zawodnikami, tym składem, co mieliśmy na tych meczach, to mieliśmy mieć na koniec teraz kilka punktów więcej. Wtedy można by było powiedzieć, że ta runda była jakby pozytywna, czy można to zaliczyć jako... Ale ogólnie, tak jak mówię, ogólnie z gry i postawy drużyny jestem zadowolony, aczkolwiek z wyniku końcowego na pewno nie. Super, dziękuję. Wszystkiego dobrego, trenerze. Ej, 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 ej